trwają przygotowania do przebudowy stadionu imienia Kazimierza Górskiego. Zanim rozpoczną się właściwe prace, zarząd klubu Wisła Płock zaprosił kibiców do nietypowej akcji. Chętni będą mogli kupić sobie na pamiątkę charakterystyczne niebieskie krzesełka z trybun. Do sprzedaży trafi dokładnie 1947 takich siedzisk. 1947 rok założenia klubu i też stąd ta cena 19,47. Będzie to w formie darowizny na klub, która będziemy przeznaczać na grupy młodzieżowe, żeby też dalej rozwijały i promowały klub Wisła Płock. Rozbiórka obiektu ruszy w wakacje. Planujemy tych rozbiórek dokonać, to luka między jednym sezonem a drugim jest dość krótka, ale wtedy będziemy planowali wykonanie jak największej liczby prac rozbiórkowych. Harmonogram przebudowy stadionu jest zaplanowany tak, aby mecze ligowe i pucharowe Wisła Płock mogła rozgrywać na swoim obiekcie. Płocki Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wzbogacił się o nowy skuter. To jedna z najnowocześniejszych tego typu maszyn na rynku. Pozwala szybko dotrzeć do poszkodowanych w miejsca, które dla innych jednostek mogą być niedostępne. WOPR otrzymał od miasta na zakup skutera 40 tysięcy złotych. To połowa całego kosztu. Reszta pochodziła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ja cieszę się, bo dzięki temu będziemy mogli tutaj wszyscy czuć się po prostu nad Wisłą po prostu bezpieczniej i to zarówno w tych sytuacjach takich codziennych, bieżących, jak i kryzysowych, gdzie zawsze na WOPR można liczyć. Płocki WOPR dostał także z Urzędu Miasta pieniądze na bieżące funkcjonowanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa nad wodą. Ten wyjątkowy autobus lada dzień zacznie wozić pasażerów komunikacji miejskiej. Karoseria pojazdu przypomina baśniowy ogród wypełniony kolorowymi kwiatami i różnymi stworzeniami. Solarisa ozdobiły dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne do Młodzieżowego Domu Kultury. Dekorowanie trwało kilka godzin i odbyło się w ogródku jordanowskim. Efekty prac młodych artystów oglądał prezydent Andrzej Nowakowski. W taki sposób Komunikacja Miejska oraz Młodzieżowy Dom Kultury uczciły Dzień Dziecka oraz swoje okrągłe jubileusze – 60- i 70-lecie istnienia.